Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Witajcie w kolejnym odcinku Komiksy ze Strefy. Jak widzicie, mam tutaj Inkala, autorstwa Chodorowskiego, Alejandra Chodorowskiego oraz Jeana Giroux, czyli Mebiusa. Komiks ten został mi udostępniony przez sklep komiksowy Strefa Komiksów w Bielsku-Białej przy ulicy Gazowniczej. Jest to wydanie od Scream, w czarni-bieli, potężny komiks, bardzo duży format, twarda oprawa. Gruby papier, taki gruby offset. I cóż to jest ten Inka? To jest najlepsze pytanie, jakie można zadać odnośnie tego, czymże jest ten Inka. Bo czytając ten komiks, można się mocno zastanowić, czy Inka to przedmiot, czy istota, czy coś pomiędzy. Ciężko jednoznacznie określić tak naprawdę, czym do końca jest ten Inka. W każdym razie komiks ten jest, bym powiedział, taką epopeją z science fiction, która bazuje najpierw na pewnym podrzędnym detektywie Johnie DeFool, czy jakoś tak się go wymawia. Tak, John. I on pakuje się w kłopoty. I przypadkiem staje się posiadaczem tego całego Inkala. Jak staję się posiadaczem Inkala, zaczynają się dziać różne, bardzo dziwne rzeczy. I jeżeli chodzi o ten komiks, to on nie jest łatwy do opowiedzenia jednym zdaniem, czy jedną krótką recenzją, ponieważ dzieje się tu bardzo dużo różnych rzeczy. Jest tu ogromna skala wydarzeń, co niestety jest moim zdaniem jego wadą. Ponieważ tak długo, jak skupiamy się na perypetiach Johna, naszego głównego protagonisty, można powiedzieć, przynajmniej przez większość czasu takie wrażenie sprawia, to moim zdaniem wtedy jest historia bardzo, bardzo fajna i się trzyma i angażuje. W momencie, gdy nasz wszechświat się rozszerza, czyli odchodzimy od tego naszego małego protagonisty, Johna DeFoola, wchodzimy w różnego rodzaju uniwersum, w światy, nazwijmy to zależności polityczne, międzygalaktyczne wojny i tak dalej, to sporo przy tym tracimy. W moim odczuciu oczywiście. Najbardziej w komiksie podobał mi się sam początek, skupiony na Johnie, i finał, gdzie znowu wróciliśmy do Johna. W środku dla mnie było za dużo. Aczkolwiek są osoby, dla których to będzie wręcz zaleta, że dużo, dużo, dużo się dzieje. Bardzo wielka skala, wiele różnego rodzaju przypowieści, wiele, że to określę, nawiązań, mistycyzmu, tajemniczości. Można powiedzieć, że i magii, technologii, polityki. Wszystkiego jest tutaj po prostu dużo, bo to jest taki świat. Cały świat, mam wrażenie, wykreowany przez Alejandra Chodorowskiego jest w tym komiksie. Na różnych aspektach, na różnych elementach. Bo oprócz samego Inkala, samego Johna, który ma tego Inkala, chyba, no ma go, ale czy to Inkal ma Johna, czy John ma Inkala, to już jest kolejne wątpliwości, kolejne pytanie. Tu mamy różnego rodzaju, naprawdę mnóstwo ciekawych smaczków. Na przykład tutaj jest szkolenie naszego głównego bohatera, szkolenie w walce, bo to jest jakiś podrzędny detektyw. Nasz główny bohater, nikt wybitny wręcz. Nie jest nikt wielki, ale no właśnie. Ale co ja ogólnie uważam o tym komiksie? Tak jak już powiedziałem, jest bardzo duża epopeja i początek mi się bardzo podobał, zaangażował mnie. W środek niestety niekoniecznie, ale finał za to dowiózł dla mnie. Druga połowa, końcówka komiksu to już dla mnie była ekstra. Ja już się zacząłem angażować, bo wróciliśmy do źródeł, można powiedzieć. Najpierw mieliśmy mały, poszerzyliśmy i na koniec wróciliśmy do naszego Johna. Czy ja mogę komuś polecić ten komiks? Oczywiście, jeżeli jesteś fanem science fiction o dużej skali, ciekawych rozwiązań, ciekawych wydarzeń, to jak najbardziej jest to komiks dla ciebie. Jeżeli lubisz świat, gdzie jest Metabaron, czyli cały ten wszechświat, uniwersum wykreowany przez Chodorowskiego, powinien się świetnie bawić.
Natomiast jeżeli to nie do końca jest twoja bajka, no to powinieneś ten komiks odpuścić. Ja w sumie jestem zadowolony, że go przeczytałem. Tym bardziej, że nie jestem wielkim fanem rysunków Möbiusa. Nie przepadam też za wersjami czarno-białymi komiksów, szczególnie takimi, które... Mam wrażenie, że to nie jest wersja artysty... jakby to określić. To nie jest bazowo wersja czarno-biała, która jest taką wizją artystyczną, tylko po prostu mam wrażenie, że to jest komiks, który po prostu bazowo miał być kolorowy, ale został pozbawiony tych kolorów. Oczywiście są zwolennicy tego typu twórczości, tego typu dzieł, jak najbardziej. Warto się z nim zapoznać, warto wyrobić sobie własne zdanie. Ja dziękuję sklepowi komiksowemu Strefa Komiksu, który mi ten komiks udostępnił do przeczytania i dzięki temu mogłem wam powiedzieć to, co o nim myślę. Intrygująca pozycja, nie dla każdego. Moim zdaniem skala za duża, ale zdaję sobie sprawę, że tak miało być. Jak długo jesteśmy przy głównym bohaterze, tak długo jest to super komiks. Z mojej strony to by było tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.